Na konferencji prasowej Urzędu Miasta w Zatorze zorganizowanej 2 marca w Centrum Aktywizacji Zawodowej podpisano pomiędzy Komendą Wojewódzką w Krakowie, Gminą Zator a Gminą Przeciszów trójstronne porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na budowę Komisariatu Policji w Zatorze. No wyjątkowo dobrze nam się układa współpraca z poszczególnymi komendantami, bo i przedtem i teraz komendanci bardzo często są, są w gminie, każdy telefon odbierają, czy to jest dzień, czy noc, także tutaj z tej współpracy jesteśmy. Zadowoleni. I myślę, że taki komisariat jest im po prostu potrzebny, aby jeszcze lepiej mogli po prostu funkcjonować na terenie naszej gminy. Przy takim rozwoju stref przemysłowych, przy rozwoju turystyki, przy napływowych turystach rzędu miliona osób w zeszłym roku, a, a pewnie więcej w przyszłości, no to niewątpliwie taka jednostka jest potrzebna. Mów, powiedziałem dzisiaj, oby tylko do... Rozbudowywania zatorów, czyli korków na, na drogach, ale, ale wiadomo, że ze wzrostem napływających turystów tutaj ruchu, no też mo, może rosnąć przestępczość. Rozwój zatora, rozwój przeciszowa, rozwój sąsiednich gmin. No i jednak mimo wszystko trochę wzrost zadań policji, chociażby tej na tym najniższym szczeblu, bo chcemy policję przybliżać społeczeństwu lokalnemu, powoduje, że będziemy wzmacniać te komórki typowo. Nazwijmy je umownie pracowniczymi, bo każdy pełni służbę i coś robi. Natomiast te patrolowe, te, te komórki dzielnicowych, one wymagają wzmocnienia i to będziemy właśnie robić dzięki temu ruchowi również. Koszt zadania inwestycyjnego wraz z wykonaniem projektu to ponad 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty pokryje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, a resztę sfinansują gminy Zator i Przeciszów. No wiadomo, że na ten temat były, były dyskusje, ale zawsze jesteśmy razem w Dolinie Karpia i tam z reguły, jeżeli dochodzi do jakichś podziałów, no to stosujemy przelicznik, jeżeli chodzi o, chodzi o liczbę mieszkańców. Także no było to dyskutowane na obu radach, no i wspólnie żeśmy doszli do takiego wniosku, że tak to będziemy realizować. Zręby tego porozumienia były jeszcze rysowane przez poprzedniego burmistrza. Ja to przyjąłem, ale uważam, że to, była, to były dobre, dobre negocjacje. No. Takie, że doprowadzają do finału, bo tym finałem będzie budynek komisariatu, który już pozostanie. Tutaj już nie będzie, nie będzie już jak odrotu od tej decyzji, właściwie dzisiaj można powiedzieć, że tak naprawdę w cudzysłowie dzisiaj wbiliśmy tę łopatę, że ten komisariat powstanie. Gmina Zator przekazała w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nieruchomość gruntową o powierzchni 0,26 hektara, znajdującą się przy ulicy Juliusza Słowackiego w Zatorze, z przeznaczeniem na budowę budynku komisariatu wraz z garażami i parkingiem. Jestem tu już rok jako burmistrz, tak mniej więcej dokładnie, bo rok temu, końcem lutego, było, było, było zaprzysiężenie. To jest pierwsza rzecz, którą darowałem komukolwiek, <laughs> czyli działka, bo tak to normalnie to sprzedajemy. Nie ma, tutaj, nie ma tutaj, jesteśmy normalnym graczem na rynku i staramy się zyskiwać dla budżetu środki, a nie, a nie je tracić. Ale to, jest, to nie jest strata, to jest absolutnie zysk. Uważam, że darowanie działki tutaj to też była pewna karta przetargowa, że ten komisariat policji jest za to, że a nie Przeciszowie I że Przeciszów się na to zgodził na takie rozwiązanie. Za co bardzo dziękuję tutaj panu Wójtowi, radnym Przeciszowa, że, że taką decyzję podjęli o współfinansowaniu budowy na terenie naszej gminy. Tak naprawdę teraz wszystko będzie zależało od projektu. Tak? Trzeba wymyśleć, jak to wpisać w, tą, w, w ten teren, który za chwilę będziemy przejmować. Właściwie już przejęliśmy aktem notarialnym, a potem już tylko pracę. Także to nie będzie długo, ale myślę, że najważniejszy jest koniec. 2019 rok to już będzie po wszystkim. Komisariat będzie otwarty, czynny i już będzie działał na pełnych zasadach. Nowy komisariat będzie spełniał wszystkie wymogi, będąc nowoczesnym, dwukondygnacyjnym i funkcjonalnym obiektem.